Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. Dzisiaj znowu wracamy do tematów rosyjsko-ukraińskich, bo sytuacja przyspiesza. Stany Zjednoczone wydają zgodę na atakowanie celów w głębi Rosji. Z kolei Rosja aktualizuje swoją doktrynę użycia broni jądrowej. Krótko mówiąc, robi się gorąco. O tym porozmawiam z moimi Państwa gościem, którym jest Krystian Jechacy z kanału Wbrew Cenzurze. Witam Cię serdecznie. Witaj Kamilu, witam naszych widzów. I na początku oczywiście zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, bo tylko dzięki Państwu możemy takie treści poruszać i kierować do Państwa przekaz inny niż ten w mainstreamie. Dane do wsparcia są w opisie. No właśnie, cały mainstream dostał, można powiedzieć, wzmożenia, żeby nie powiedzieć mocniej, po tej decyzji Joe Bidena, czy w zasadzie jego administracji, no bo trudno domniemywać, że Joe Biden podejmuje jakiekolwiek decyzje po tym, co widzieliśmy chociażby w trakcie kampanii prezydenckiej w USA, jeszcze wtedy, kiedy Joe Biden brał w niej udział. Ale co, jak to się może skończyć? Co oznacza to użycie rakiet, zacznijmy od tych rakiet, od używania do atakowania celów w głębi Rosji, chociaż no, głębia Rosji, czyli 300 kilometrów, to można powiedzieć, to nie jest dużo, to nawet nie sięga do Moskwy, więc używanie sformułowania w głębi Rosji jest chyba trochę naciągane. Ja bym tutaj, Kamilu, zaczął od kwestii no, w tym temacie najbardziej zasadniczej, bo no, trzeba sobie jasno stwierdzić, że takiej zgody Joe Biden czy administracja amerykańska w ogóle nie wydali. Takiej informacji, no rozmawiamy 19 listopada, tak, po południu, ale takiej decyzji na ten moment nikt w Stanach Zjednoczonych oficjalnie nie podjął. Joe Biden zapytany o to, on tam w Amazonii teraz przebywa, w Puszczy Amazońskiej, no takim dziewiczym, powiedzmy, otoczeniu naturalnym. No zapytano go tam, czy w ogóle podjął taką decyzję. On to gdzieś tam poszedł z powrotem w stronę drzewek, więc generalnie takiej decyzji nie ma. Amerykanie takiej decyzji nie podjęli. Są to wszystko spekulacje mediów, które wyszły z mediów amerykańskich. No oczywiście nie bez powodu, tak? Tutaj media amerykańskie nie podejmują tak delikatnych tematów, no bo we wrześniu prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jeśli byłaby taka sytuacja, że strona zachodnia, jak to Rosjanie mówią, kolektywny Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone podjąłby taką decyzję, no to wówczas Rosjanie no, mogliby podjąć działania odwetowe czy prewencyjne w kontekście no, też broni jądrowej, tak? Bo to by było zagrożenie dla ich egzystencjonalnego funkcjonowania tego typu rakiety. Bo nie wiadomo, głównie rozchodzi się o to, że nie wiadomo, czy taka nowoczesna rakieta, szczególnie rakiety balistyczne zachodnie, czy tam leci ładunek wybuchowy, konwencjonalny, tak powiedzmy umownie, czy tam leci broń jądrowa. No tego nie wiadomo. Ukraińcy też różne rzeczy na temat zdobycia broni jądrowej mówią, więc tutaj no o to chodzi tak naprawdę, że strona rosyjska czy jakakolwiek inna obawia się, że te nowoczesne rakiety nie będą tym razem uderzały gdzieś w jakiś magazyn broni w pobliżu, tak jak wspomniałeś Kamilu, no 300 kilometrów od granicy, tylko że uderzą dalej i na przykład użyją broni jądrowej. No to tego no, nie ma zaufania na wojnie i różne rzeczy mogą się wydarzyć, prowokacje i tak dalej, więc tutaj o to głównie Rosjanom chodzi, że nie wiadomo, czy to broń jądrowa nie leci, więc oni mówią w takim razie, że my jako Rosja no też możemy użyć broni jądrowej, tak? I zdefiniowali to w swojej nowej polityce nuklearnej, którą właśnie 19 listopada prezydent Rosji Putin no, podpisał tą aktualizację, która jest bardzo daleko posunięta, ponieważ zakłada, do tej pory Rosjanie zakładali w swojej doktrynie nuklearnej, że użyją broni jądrowej, jeśli będzie zagrożone egzystencjonalne funkcjonowanie Rosji. No czyli no powiedzmy przegrywaliby jakąś wojnę, byłoby zagrożenie uderzeniem, więc prewencyjnie to oni uderzą atomem, jeśli ktoś ma w nich uderzyć, a teraz zakłada się oficjalnie w dokumentach rosyjskich, a oni na tym punkcie prawa na Kremlu są dość mocno zafiksowani na punkcie tej papierologii, tych przepisów i tak dalej. Wszystko musi być jakoś tam jak po radziecku ułożone, że jakieś przepisy i tak, jakie by one nie były. I w tej obecnej doktrynie
zakłada się, że Rosja może użyć broni jądrowej, tą decyzję podejmuje prezydent federacji, jeśli będzie na przykład wystrzelony duży rój dronów, będą wystrzelone właśnie rakiety dalekiego zasięgu, będzie perspektywa użycia broni jądrowej i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta definicja się bardzo rozbudowała i tak naprawdę to wszystko, co wobec czy centrów decyzyjnych, czy nawet większych miast, takich jak Białgorod, czy nawet Krym, no bo z perspektywy rosyjskiej uderzenia właśnie tymi atakami, z tymi rakietami zachodnimi, czy Storm Shadow, tym francusko-brytyjskimi, te uderzenia, które Ukraińcy robią od czasu do czasu, właśnie tymi rakietami, o których się tak głośno mówi, na Krym, na cele na Krymie, no to jeśli by ich poleciało trochę więcej, no to już Rosjanie mogliby wykorzystać według swojej doktryny nuklearnej jako pretekst do prewencyjnego uderzenia, na przykład taktyczną, niedużą bronią jądrową, niedużym ładunkiem gdzieś na froncie czy gdzieś w Ukrainę. Jest to oczywiście ostateczność, ale to wszystko zostało w Rosji zaktualizowane do obecnych, powiedzmy, realiów, a na Zachodzie, tak jak mówię, nie ma takiej decyzji amerykańskiej oficjalnie. Biały Dom na ten temat milczy, strona Białego Domu, też sprawdzałem tą stronę, milczy. No a wszystko to jest jakiś tam szum medialny, który no oczywiście nie możemy go lekceważyć, bo tutaj mówimy o przetrwaniu, w skrajnym wariancie o naszym także przetrwaniu w kontekście nuklearnym jakiegoś konfliktu NATO-Rosja. No, który w mojej ocenie byłby po prostu rozładowany w ten sposób, że my uderzymy, wy uderzycie nuklearnie i potem siadamy do rozmów, bo też myślę, że nikt tutaj o jakimś Armagedonie ani w Moskwie, ani w Waszyngtonie nie myśli. No w Warszawie się myśli, ale to już jest inna sprawa i chętnie się w tą stronę idzie. Więc tutaj, no tak jak mówię, no Rosjanie zaktualizowali pod presją Zachodu tą doktrynę, na Zachodzie taka decyzja nie została podjęta i może w ogóle nie zostać podjęta, a Ukraińcy mogą wykorzystywać te rakiety ATACMS do uderzeń bez zgody Zachodu czy zgody tej, przynajmniej tej oficjalnej, bo żeby w ogóle użyć tego typu rakiety w Rosji, a 19 listopada właśnie dziś użyto prawdopodobnie tych rakiet chociażby do uderzenia na obwód Briański, czyli na te stare ziemie rosyjskie, no ale używa się ich do tej pory na przykład do uderzeń na Krym i Ukraińcy nie są w stanie uderzać tymi rakietami bez, zresztą w większości ataków wyprowadzanych na teren Federacji Rosyjskiej, Ukraińcy nie są w stanie robić bez technicznego, satelitarnego, czy także tego technicznego na ziemi wsparcia żołnierzy NATO czy wojsk NATO, więc to wszystko jest przez NATO oficjalnie robione i do tego moim zdaniem też specjalnie wielkiej zgody oficjalnej nie potrzeba. No dobrze, natomiast czy to może oznaczać, bo niektórzy już tutaj u nas w Polsce nawet przewidują to, że może nastąpić, ponieważ tam wcześniej na przykład Dmitrij Pieskow mówił o tym, że będziemy celować w te kraje, które są na to odpowiedzialne, że na przykład celem takiego potencjalnego jakiegoś rosyjskiego uderzenia odwetowego zostanie nasze terytorium. No dajmy na to takie lotnisko w Jasionce, gdzie jak wiadomo tam cała ta broń przechodzi właśnie przez Jasionkę. Jest to jak najbardziej możliwe. No jeśli Rosjanie czuliby się zagrożeni, a tak jak wspomniałem, no wcześniej zakładali egzystencję państwa. No to jest bardzo takie daleko posunięte stwierdzenie i ciężko powiedzieć, co byłoby takim zagrożeniem egzystencji dla Rosji, czy terytorialnie, czy pod innym względem. No chyba trzeba by było Moskwę zbombardować, żeby uznali, że trzeba użyć atomu. No a w tym momencie no uderzenie dużego roju dronów, większych gabarytów i już można tą broń użyć. I cóż, myślę, że raczej Rosjanie, jeśli by, to już bardzo skrajny wariant, ale coraz bardziej możliwy mimo wszystko, patrząc obiektywnie na to, co się dzieje, jak wygląda eskalacja, no użyliby tej broni moim zdaniem przede wszystkim na Ukrainie, czyli państwie trzecim, państwie nie NATO, sojuszniku amerykańskim, ale nie w NATO, no bo z tego tytułu wynikają mniejsze konsekwencje, być może to jakoś by im na froncie pomogło, no i w jakiś tam sposób też nie antagonizowałoby ich do końca z NATO, tak? No bo co mogą zrobić Amerykanie, jeśli Rosjanie użyją broni jądrowej na Ukrainie? No nie za bardzo mogą na to w sensie prawnym, formalnym, ale też takim praktycznym zareagować. No a uderzenie na Polskę, no jesteśmy jednak państwem NATO, tak? Czy popieramy NATO, czy nie? Jesteśmy państwem NATO i wątpię, żeby Rosjanie zdecydowali się na odwet. No ale gdyby NATO się wmieszało do tego konfliktu,
na Ukrainie, co też nie jest wykluczone do końca, bo dla Amerykanów ten konflikt jest niesamowicie ważny, to jest ich prestiż, to jest ich znaczenie. Oczywiście mogą się wycofać, ale no, pretendenci na całym świecie od Korei Północnej po Wenezuelę, przez Iran i na Chinach skończywszy, no wszyscy patrzą, jak się Amerykanie i Rosjanie zachowają, więc no, Rosjanie na razie idą do przodu, a Amerykanie puszczają kaczki dziennikarskie i patrzą, co się dzieje, tak? Odnośnie zgody na te rakiety. Więc no cóż, no jeśli by doszło do konfliktu NATO na Ukrainie z Rosją, no to Polska i kraje bałtyckie są no, pierwszymi kandydatami, aby stać się miejscem takiego deeskalującego uderzenia rosyjskiego, czyli uderzenia rakietami, czy w pierwszej kolejności gdzieś tam na końcu może bronią jądrową, aby deeskalować, czyli mocarstwa się biją, ale na terytorium państw podległych, tak? Lepiej skazić terytorium jakiejś tam powiedzmy rusofobicznej Polski, czy krajów bałtyckich, czy zbombardować, czy tam walczyć, niż w Teksasie, czy gdzieś tam w Smoleńsku, tak? No tutaj oba mocarstwa nuklearne, no w moim przekonaniu uważam, że raczej by starały się deeskalować, czyli my wam uderzymy na przykład w Białoruś, wy nam uderzycie w Polskę, no a potem się dogadamy. No moim zdaniem tak by się skończyło, no ale wiesz, w przypadku poza Ukrainą, tak? Jeśli zakładamy, że coś więcej niż Ukraina. Wróćmy jeszcze na chwilę do Stanów Zjednoczonych, no bo ewidentnie widzimy, że jest to taka, no nawet jeśli to jest, tej decyzji formalnie nie ma, no to ewidentnie jest to prowokacja wypuszczona przez odchodzącą administrację. I czy to jest próba, no, zastawienia pułapki na Trumpa, czy jest to próba po prostu takiego zaognienia konfliktu na Ukrainie, żeby Trump już się z niego wyplątać nie mógł, czy tu też może chodzić o jeszcze coś? Niewątpliwie jest to próba przetestowania Rosjan, przetestowania sojuszników, jak się zachowają. Niemcy na przykład tego egzaminu chyba nie zdali, bo kanclerz Scholz powiedział od razu, że oni swoich rakiet dalekiego zasięgu Taurus no, ani nie przekażą, ani nie pozwolą użyć przeciwko Rosji na jej terytorium uznanym międzynarodowo. No, Wielka Brytania i Francja też zdementowały te informacje, że się zgodziły i oni bez Amerykanów ani kroku do przodu nie zrobią. No Polska, no cóż, no szanowni Państwo, no chyba jesteśmy przyzwyczajeni, że Polska jako mocarstwo humanitarne jest zawsze krok do przodu przed realnymi mocarstwami, więc tutaj oczywiście mamy festiwal wybiegania przed szereg i tłumaczenia Rosji, że dostaniecie atomem, no czyim? No Polska nawet nie ma elektrowni atomowej, ale tutaj szafuje dobrostanem i majątkiem i arsenałem swojego powiedzmy mocarstwa nadrzędnego, czyli Amerykanów, tak? I grozi palcem Moskwie. No w Moskwie to specjalnie tego nie dostrzegają i może lepiej, że na to nie reagują. Ale poza tym testowaniem Rosjan swoich sojuszników, no to niewątpliwie administracja odchodząca Bidena i Kamali Harris, no bo też to jest jej częściowa administracja, no po prostu zostawia Trumpa w dość niekorzystnej sytuacji, zostawia trochę taką, stosuje taką taktykę spalonych mostów, jeśli chodzi o dyplomację międzynarodową, szczególnie w konflikcie ukraińskim. No ale moim zdaniem sam Trump nie ma za mocnych kart, aby usiąść z Rosjanami do stołu i coś im zaoferować, aby oni ten konflikt chcieli zakończyć. I rzecznik Kremla Pieskow też mówi o tym w kontekście 1000 dni trwania tego konfliktu, że trwa to dłużej, bo walczymy nie tylko z Ukrainą, ale i z NATO, pośrednio, bezpośrednio, ale dojdziemy do końca, więc tutaj Rosjanie deklarują, że będą walczyli dalej, że są przystosowani do konfliktu militarnie, społecznie, ale przede wszystkim ekonomicznie, bo to jest najważniejszy aspekt na wojnie i w życiu. I trudno jest zakładać, żeby Trump miał mocne karty, no a po tego typu powiedzmy, no bo jeszcze taka decyzja może zapaść, tak? To mogła być próba, wypuszczenie tak, przez New York Times, te inne media amerykańskie, no wypuszczenie tego tematu, oswojenie opinii światowej z tym, ale taka decyzja może zapaść, albo po prostu bez żadnej decyzji Ukraińcy po prostu z tego swojego arsenału rakiet, które mają, przecież posiadają, no zaczną strzelać w jakieś poważniejsze cele w Rosji. Nie jest to wykluczone, tylko że
Rosjanie szacują, że tego typu rakiet Ukraińcy mogą mieć 20, 30, to są niedawne szacunki ośrodka Rybar, takiego analitycznego ośrodka, powiązanego zresztą z rosyjskim MON-em. I no, to jest liczba rakiet. No, możemy to porównać do ataku chociażby z soboty, gdzie Rosjanie wystrzelili 120 rakiet i 90 dronów, i co 2-3 miesiące taki atak przeprowadzają, więc no, umówmy się, żeby rzucić Rosję na kolana, to 30 rakietami się tego nie zrobi. No, myślę, że nawet bronią jądrową 20 niewielkimi głowicami nie dałoby się w jakimś bardzo teoretycznym scenariuszu, jak z gier komputerowych. A co dopiero 20-30 rakietami, które, no co one mogą tak naprawdę porazić? No, Rosjanie, kiedy Ukraińcy tymi właśnie rakietami atakowali Krym, no to tak 7 na 10 zestrzelą, tak? Więc na dobrą sprawę z 30 rakiet może dolecieć 5, 6, zniszczą parę magazynów amunicji i na tym poprzestaną. Więc tutaj, no, w kontekście militarnym to te rakiety niewiele zmieniają, no a w sensie takim tych czerwonych linii rosyjskich, które były notorycznie przekraczane przez Zachód i Ukrainę, no to tutaj jest poważniejsza sprawa, bo Rosjanie się postawili i powiedzieli, że doktryna nuklearna jest aktualizowana i możecie się liczyć z jakąś tam odpowiedzią. No, zobaczymy, na ile ta czerwona linia przez Rosjan będzie traktowana serio. Lepiej, mówiąc szczerze, lepiej, żeby nie była traktowana, tak? Bo Zachód ją pewnie przekroczy, a no, mimo wszystko nie chcielibyśmy, żeby broń jądrowa była używana w naszym regionie. Na pewno byśmy nie chcieli, ale no właśnie jeszcze ten wątek 1000 dni konfliktu na Ukrainie, tam się pojawiają teraz banery. Ja przez chwilę w ogóle nawet jak szukałem czegoś na stronie Parlamentu Europejskiego, widziałem ten baner, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, czy tam jakoś tak parafrazuję. No tam europosłowie lewicy sobie robili z takim napisem zdjęcie, no myślę, że po takim wsparciu to Władimir Putin już po raz kolejny umarł. Co najmniej, no ale widzimy, że no tu jest dalej to wzmożenie, no była druga rocznica, teraz 1000 dni, w lutym będzie trzecia rocznica, no naprawdę powstaje pytanie, jak długo można i jak długo, można powiedzieć, całe społeczeństwa będą to kupować. Cóż, no, żeby przez 1000 dni ludzi czymś zainteresować, żeby codziennie sprawdzali te paski, no to też trzeba poświęcić trochę energii, trochę zainteresowania kadr, wydelegować do tego ludzi, więc no cóż, no jest to na pewno pewne osiągnięcie medialne, tak? Mieliśmy osiągnięcie medialne w kontekście pewnej choroby, no teraz ta choroba się nagle skończyła. Nie każdy wie, o co chodzi, no algorytmy YouTube'a też, więc musimy mówić w ten sposób. No a potem 24 lutego 2 lata temu, no, zaczął się temat, no tej, powiedzmy, jak niektórzy złośliwi mówią, Ukrainozy, więc mamy 1000 dni, chociaż Rosjanie, a szczególnie mieszkańcy Donbasu, no nie liczą 1000 dni, tylko liczą od 2014, kiedy pierwsze bomby spadły na Ługańsk, na Donieck, kiedy spalono ludzi w Odessie w maju, więc to tam się trochę inaczej ten czas liczy, ale no, z naszej perspektywy jest to 1000 dni. Miejmy nadzieję, że my jakiegoś konfliktu czy swojego udziału w tej wojnie też w jakichś tam dniach nie będziemy liczyć. Pewnie by 1000 to nie trwało, tylko no, obawiam się, że dużo krócej. Ale no, z perspektywy tych 1000 dni, no oczywiście Rosjanie zajęli spory teren na Ukrainie pod względem przede wszystkim ekonomicznym, bardzo ważny. Wybrzeże, przemysł, kopalnie, szczególnie na tym Donbasie, no tam gdzie się na mapę nie spojrzy, to jakieś huty, fabryki, zakłady i tak dalej. No, Ukraina nadal jednak jest w grze, nadal walczy. Tyle tylko, że straty ukraińskie przez ten czas, no, są tak poważne przez te 1000 dni, że no, stawia tak naprawdę pod znakiem zapytania przetrwanie narodu ukraińskiego. I nie chodzi tu o jakieś tam ludobójstwo, tylko chodzi po prostu o to, że młodych ludzi tam już prawie nie ma. Na Ukrainie nie ma młodych ludzi. Jak rozmawiam ze znajomymi, którzy tam jeszcze gdzieś sobie w podziemiu dosłownie funkcjonują, społecznym, no to młodzi ludzie na Ukrainie są, no oczywiście mamy tam te obrazki, że się bawią, ludzie dzieci oligarchów się bawią i tak dalej, biedniejsi umierają w okopie, ale młodych ludzi już tam prawie nie ma i w sensie demograficznym, już nie mówię o ekonomicznym, no Ukraina się kurczy i gaśnie na naszych oczach. Tam już powoli się mówi na Ukrainie w mediach, jak śledzę ukraińskich, że fajnie byłoby kobiety powołać do armii na wzór Izraela. Mówi się o tym, żeby tam od 16 roku życia już zabraniać wyjazdu z kraju i szykować tych młodych ludzi w szkole, żeby oni już też wkrótce zostali żołnierzami. No,
Jest to może coś znanego z polskiej historii, ale czy chlubnego, że dzieci idą na wojnę, czy żeby kobiety szły na wojnę. No cóż, myślę, że lepiej by było dla Ukrainy i dla świata, żeby te Ukrainki, nie wiem, rodziły dzieci, pracowały, żyły, funkcjonowały, żeby ci ludzie funkcjonowali w jakiś normalny sposób, ale no cóż, no, decyzje sprzed 10 lat podjęte na Majdanie, no, przyniosły w końcu dla nich taki skutek, a nie inny. I no, trudno jest to wszystko rozpatrywać bez spojrzenia na ten Majdan, na to, co się wtedy wydarzyło, co się działo przez 10 lat, te prześladowania na Ukrainie. No i to jest takie pojęcie w języku polskim, co ciekawe, w języku rosyjskim też ono jest obecne, nasza chata z kraja. No i przez te 8 lat ludzie na Ukrainie ignorowali temat Donbasu, tego, co się tam dzieje, Krymu. No i mówili nasza chata z kraja. No i nasza chata z kraja okazała się dla wielu ludzi z najdalszych zakątków Ukrainy bardzo, bardzo złudnym myśleniem. No i to też jest lekcja dla nas, Kamil, że w Polsce też wielu ludzi myśli, że nasza chata z kraja, nie zajmujmy się polityką międzynarodową, tam to, my nie mamy na to wpływu. No, a potem się okazuje, że mija kilka lat, 8 lat z perspektywy życia to nie jest długo, 1000 dni jeszcze krócej, i budzimy się w świecie, gdzie nie możemy wyjść z domu, bo na ulicy chodzą żandarmy z jakimiś dziwnymi symbolami, często nawet zagraniczni, z naszywkami i mówią nam, no to chodź tu Zdzisław, albo tam chodź tu Kamil, Krystian, wy pójdziecie na front, tak? 3 dni przeszkolenia i będziecie walczyli z jakimiś Rosjanami, tak? Których na oczy nie widzieliście, więc no, jakieś wnioski trzeba wyciągać i dla Polaków też te wnioski są bardzo dobitne i pora je wyciągać. Powiedziałeś jeszcze, że Trump nie będzie miał czego zaoferować Rosjanom, żeby no, wynegocjować to zakończenie konfliktu. A załóżmy, że na przykład by miał co zaoferować, ale proszę państwa, Wołodymyr Zełenski powie: no nie, po prostu nie, i że tak powiem. My tu będziemy walczyć do ostatniego Ukraińca, a jeszcze lepiej do ostatniego Polaka. Jest to możliwe. Są pewne siły na Ukrainie, które w chwili nawet rozejmu, Rosjanie nie zakładają tego scenariusza, ale gdyby on się wydarzył, są takie siły na Ukrainie, które, no, oczywiście mówimy o tych środowiskach neobanderowskich, ale też o oligarchach, ludziach bez poglądów, takich jak Zełenski, który w kampanii wyborczej w 2019 roku mówił, że on klęknie przed tym Putinem. Poroszenko to się jego kontrkandydat za głowę łapał, że jak on może takie rzeczy mówić. On powiedział, że pojedzie do Moskwy, klęknie przed Putinem, poprosi go o pokój. No tak, na takimi hasłami Zełenski kupił Ukraińców, którzy już mieli dość tego konfliktu po Majdanie z Rosją, chcieli wrócić do handlowania, żeby tą rodzinę, no tam mnóstwo ludzi ma rodzinę w Rosji, na Ukrainie nawzajem, chcą normalnie funkcjonować i żyć z tą Rosją, jakoś się dogadać. I on takimi głosami wygrał, a później bezideowy człowiek z show biznesu robi zupełnie coś innego. No tego typu ludzie, tacy właśnie jak Zełenski, a z drugiej strony ci fanatycy banderowscy, no nawet jeśli tam będzie rozejm i po prostu przestaną grzmieć armaty i drony, no to wówczas tacy ludzie nie będą mieli życia, bo duża część społeczeństwa ukraińskiego może tych ludzi po prostu z siebie wydalić. Stwierdzić, że ma ich dość, mogą się zacząć zabójstwa, może dojść do jakiejś wojny domowej, mogą być konflikty. Na razie tych służb bezpieczeństwa na Ukrainie jest tak dużo. Przechodząc przez Lwów wieczorem, jak mi opowiadali znajomi, no to 3 patrole nas mijają, więc no tam trudno zakładać, że w chwili wojny, w stanie wojennym będzie jakiś bunt, ale po zakończeniu działań, przynajmniej na jakiś czas, może dojść tam do bardzo dużych rozliczeń, więc dla ludzi, którzy na tej wojnie zarabiają na Ukrainie, którzy swoją pozycję polityczną, tak jak te wszystkie Azowy, Ajdary, prawe sektory i tak dalej, no oni żyją tą wojną. Oni są społeczeństwu potrzebni, kiedy jest ta wojna. Jak tej wojny nie będzie, to ci wszyscy neobanderowcy, ci wszyscy neonaziści, mówiąc wprost, fanatycy, a z drugiej strony ci bezideowi politycy, którzy rządzą w Kijowie, oni wszyscy staną się dla społeczeństwa balastem, którego się trzeba pozbyć. Więc dla nich kończenie wojny jest jak najbardziej niebezpieczne, bo Zełenski to jeszcze sobie gdzieś tam wyjedzie na Lazurowe Wybrzeże do domu z żoną, z rodziną, z majątkiem, do Stanów sobie wyjedzie. No, ale tysiące
jego pomniejszych popleczników, którzy się ubabrali w ten system, w tą wojnę, dziesiątki tysięcy tych neobanderowców, no oni nigdzie nie wyjadą. Oni tam zostaną na tej Ukrainie, twarzą w twarz z tym społeczeństwem, które ma ich dosyć i uzna ich za balast, tak jak wspomniałem. Więc no, siły na Ukrainie skore do prowokacji, do tego, żeby sabotować ten pokój, no są bardzo poważne. I nawet jeśli Amerykanie w jakiś sposób by musieli zdusić tego dżina, którego wypuścili z butelki na Ukrainie, dżina neobanderyzmu, bo on do tej butelki nie będzie chciał wrócić. No to jest ten dżin, który też może się obrócić przeciwko nam, prawda? Bo to tutaj Ukraińcy w Polsce i Ukraińcy na Ukrainie no wskazują, że Polska za mało pomaga, no i my możemy stać się przecież też obiektem wylewania swoich frustracji przez Ukraińców, wylewania nie tylko w sensie werbalnym. Cóż, no jesteśmy pierwszym państwem NATO, które jest w ich pobliżu. Jesteśmy państwem, które aspiruje do pozycji jakiegoś regionalnego mocarstwa nawet, bo takie głosy się w Polsce przebijają i w rozmowach z Ukraińcami są formułowane tego typu pomysły, że będzie jakieś międzymorze i tak dalej, i tak dalej. Więc no, naturalne, że przy takiej postawie Polski, która jest taka, no powiedzmy, pańska, mówi, że tutaj pomoże, że załatwi, że będzie tu liderem regionu, liderem wsparcia dla Ukrainy, no to wszystko budzi wśród Ukraińców, no nie oszukujmy się, no spójrzmy na to z boku, no obiektywne i uzasadnione roszczenia wobec Polski, no bo jeśli ktoś nam mówi, że coś nam da, coś nam załatwi, no to niech to załatwi, tak? Jesteśmy w potrzebie, więc rozczarowanie będzie tym większe, tak? Bo mocarstwa dają dużo więcej niż Polska, jeśli chodzi o realne liczby. A przy okazji, no nie obiecują gruszek na wierzbie aż tak, a Polska dużo obiecuje, niewiele daje, więc to w życiu prywatnym czy w życiu międzynarodowym jest podobnie. No, jesteśmy bardziej negatywnie nastawieni po porażce do kogoś, kto nam dużo obiecywał, a niekoniecznie wiele mógł, a liczyliśmy na niego, niż kogoś, kto ma dużo, dał sporo, ale nic nie obiecywał, tak? Często taki przekaz, że my wam pomożemy, no budzi dużo większe oczekiwania niż realne dawanie. Na pewno, w takim razie powoli już zbliżając się do końca, jaki może być dalej rozwój wydarzeń? Bo czy tutaj zgodzisz się z takim wnioskiem, który też wielu stawiało w ostatnim czasie, że no to są rozpaczliwe działania przed inauguracją Trumpa i po inauguracji Trumpa może to się zmienić, no aczkolwiek. Przecież no, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Trump będzie prowadził wcale nie inną politykę, albo też no, po prostu nie zapanuje nad częścią tych agent, które po prostu będą robiły swoje. Jeśli Trump chciałby zapanować nad tym deep state'em, no to nie jest jakaś tam teoria spiskowa. No, istnieje i deep state, istnieją te kadry administracyjne amerykańskie, które prowadzą często politykę zupełnie niezależną od reszty państwa amerykańskiego, są powiązane z tymi koncernami chociażby zbrojeniowymi. No jeśli Trump miałby nad tym wszystkim zapanować, to musiałby zrealizować swój program polityczny, a w tym programie politycznym, o którym się mało w Polsce mówi konkretnie, co on tak naprawdę by chciał, no są tego typu projekty, aby nie mógł, na przykład pracownik administracji amerykańskiej nie mógł potem pracować w firmach, które nadzorował, tak? Prywatnych. Są tam tego typu rozwiązania. Są rozwiązania, które mają wziąć za twarz ten taki, no powiedzmy, tą klasę administracyjną tych różnych wysokich urzędników w Stanach. To wszystko jest w agendzie Trumpa, jest w jego programie. No jeśli on by to wszystko zrealizował, a ma do tego możliwości, bo w obu tych izbach parlamentu amerykańskiego republikanie mają generalnie w tym momencie większość, więc on ma przynajmniej deklaratywnie i teoretycznie, no cały aparat taki z wyboru, czy z tych wyborów republikańskich w Stanach, więc republikanie w sojuszu z nim mogą to państwo zreformować, nadać mu większą sterowność, żeby te różne kliki, różne koterie nie decydowały w Stanach Zjednoczonych, te różne lobby o realnej polityce, tylko z drugiej strony z tymi różnymi lobby, chociażby bliskowschodnimi, no to Trump jest ewidentnie powiązany, czy rodzinnie,
w kontekście zięcia, czy w kontekście swoich poglądów, czy przede wszystkim bazy wyborczej, tak? Bo ci różni chrześcijańscy syjoniści, czyli protestanci amerykańscy, którzy są zakochani w Izraelu z przyczyn religijnych, często to chodzi o kwestie religijne, Izraela, zbawienia i tak dalej. Różni pastorzy to wykładają, protestanccy, no oni głosowali na Trumpa i oni mają pewne oczekiwania. Więc pytanie jest takie, czy Trump wzniesie się ponad te koterie, ponad te frakcje i zmieni coś w systemie amerykańskim, odsunie ten tak zwany deep state, czy nie? Ciężko powiedzieć, no na pewno będzie próbował, zaszli mu za skórę. Jeśli by tak zrobił, to odzyska sterowność, ale czy ta sterowność prezydenta w Stanach Zjednoczonych pozwoli mu załatwić tak złożony konflikt jak ten na Ukrainie, gdzie są w tym już momencie po tych, no minęło 1000 dni, w ten konflikt jest zamieszana Korea Północna, kto by pomyślał, Iran, Chiny, Turcja, Wenezuela, Syria, wszyscy, cały świat jest w ten konflikt zamieszany i że ten konflikt się nie rozleje po świecie. Nikt nie daje gwarancji, a czy Trump go jest w stanie rozwiązać, aż w ogóle w 24 godziny? Bardzo szczerze wątpię. Nawet jeśli tą sterowność w Stanach odzyska. No to myślę, że to tyle. Tutaj postawimy kropkę. Moim i Państwa gościem był Krystian Jachacy z kanału Wbrew Cenzurze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Kamilu, dziękuję naszym widzom. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.